Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Drukarnia Nowa Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Polski Zakład Samochodowy Max Garage dokonuje wszelkich napraw elektrycznych i mechanicznych. Specjalizujemy się w naprawach automatycznych skrzyń biegów. Max Garage, 5 Tupper Avenue w Etobicoke, tuż obok skrzyżowania ulic Kipling i Horner. Szukasz dobrej oferty hipotecznej? Zapraszamy do biur Polskiej Credit Union. Jeżeli nie masz czasu, to zadzwoń i skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Po szczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. Lutego w sali parafialnej kościoła Najświętszej Maryi Panny w Mississadze miał miejsce uroczysty bankiet z okazji 60. rocznicy powstania szczepu wodnego Bałtyk Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada. Zapraszam na relacje z tego wydarzenia. To ważne wydarzenie życia Polonii w Kanadzie przybyli świętować przede wszystkim harcerze obchodzącego jubileusz szczepu. Harcerki i harcerze innych szczepów Związku Harcerstwa Polskiego z kilku miast południowego Ontario, a także rodzice towarzyszący mniejszym uczestnikom bankietu. Wspomnijmy, że Związek Harcerstwa Polskiego już od 60 lat wychowuje kolejne pokolenia młodych Polaków w Kanadzie, a jednym z najstarszych oddziałów tej niezastąpionej pod wieloma względami organizacji jest szczep wodny Bałtyk, od 1957 roku działający na terenie Toronto, Mississaugi i Brampton. Z ważnymi wydarzeniami historii szczepu przybywający mogli zapoznać się na efektownej, przygotowanej zapewne dużym wysiłkiem wystawie, prezentującej także atrybuty wykazujące odmienność jego działalności. O ukierunkowaniu szczepu Bałtyk na sporty wodne świadczyły przeróżne oporządzenia żaglówek, jak wiosła, liny, ster z zawieszonymi na nim krajkami mundurowymi, koła ratunkowe czy kotwica. Dumnie prezentowano zdobyte przez harcerzy trofea, na przykład piękne puchary za zwycięstwa w regatach, w tym puchar indyk, wręczany w czasie biwaku odbywającego się co roku w święto Thanksgiving Day. Wystawiono także liczne harcerskie akcesoria, nowe i stare werble, proporczyki, odznaki, sztandar szczepu z lat 1957-1962 lub umieszczone w formie obrazu za szkłem wzorce węzłów. Zgromadzono wiele fotografii oraz książki zawierające zdjęcia dokumentujące 6 dekad działalności szczepu Bałtyk, a także życiorysy wszystkich dotychczasowych szczepowych, z których kilku odeszło już niestety na wieczną wartę. Wśród wielu pamiątek były też przedmioty i tabliczki zachowane z różnych obozów oraz ich nazwy i loga. Niektóre akcesoria, odznaki, naszywki ze specjalnościami harcerskimi czy zdjęcia związane z istnieniem szczepu Bałtyk wraz z przedmiotami ofiarowanymi przez pojedyncze osoby lub organizacje przeznaczone były dla cichej aukcji, z której dochód, tak jak i z całej imprezy, przekazany zostanie na dofinansowanie wyprawy na tegoroczny międzynarodowy zlot harcerzy i budowę zadaszenia dla sprzętu żeglarskiego na stanicy na ontaryjskich Kaszubach. Rozpoczynając część oficjalną bankietu, prowadzący uroczystość, dowodzący obecnie szczepem Bałtyk przewodnik Mateusz Bieńczyk, wręczył byłym szczepowym nowe krajki mundurowe z widniejącą na nich odznaką szczepu. To zaszczytne wyróżnienie, nadane za wieloletnią wspaniałą pracę na rzecz szczepu, odebrali druhowie Andrzej Machut, Marcin Rewkowski, ojciec Mateusza Leszek Bieńczyk,
Paweł Urbanek, a także sam aktualny szczepowy Mateusz Bieńczyk. Następnie po wprowadzeniu na salę przy dźwiękach bębna i werbli harcerskich sztandaru szczepu Bałtyk, nową krajkę mundurową nadaną z okazji pięknego jubileuszu otrzymali również instruktorzy Michał Hachura, Michał Żabiński, Tomasz Mularski i Radek Gwiazdowski. Wyjątkowe wydarzenie, jakim były obchody 60-lecia szczepu, oczywiście nie mogło obejść się bez wspólnej fotografii wszystkich obecnych na sali harcerzy szczepu Bałtyk. Szczepowych, instruktorów, przybocznych, funkcyjnych czy drużynowych. Zabierając głos pod harcmistrz Leszek Bieńczyk, należący do szczepu od 30 lat, poinformował, że dopiero podczas jego członkostwa w szczepie wprowadzone zostały trzy tak zwane belki żeglarskie, określające stopień harcerski w szczepie. Ponieważ kilka zasłużonych dla szczepu osób, które należały do niego wcześniej, nie mogło je otrzymać, ustanowiono trzecią honorową belkę żeglarską, którą przyznano już uprzednio dwóm bardzo zasłużonym dla szczepu Bałtyk harcerzom. Druhą Markowi Jaglę, założycielowi szczepu, i Tadeuszowi Czubakowi. A więc podczas specjalnego obrzędu trzecią honorową belkę nadano świętej pamięci druhowi Ryszardowi Machutowi, w którego imieniu to najwyższe wyróżnienie przyjął jego syn, również były szczepowy Bałtyku, harcmistrz Andrzej Machut. Część oficjalną bankietu z okazji 60-lecia szczepu wodnego Bałtyk Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie zakończyło odśpiewanie przez wszystkich obecnych popularnej pieśni Morze. A po wyprowadzeniu sztandaru, kilka piosenek znanych przede wszystkim harcerzom Bałtyku wykonał chór złożony z instruktorów szczepu. Leży ostry nóż, stare dżinsy wyszczepione i pregnuje kurz. Właśnie igła zardzewiała, lecz kierunek znam. Biorę wór na plecy i przed siebie gnam.